Pierwsze zapytanie pana radnego Mariusza Dobieńskiego. Proszę o informację na temat przyjętych zasad i procedur bezpieczeństwa obowiązujących podczas dni z doradztwem rolniczym oraz jednoznacznego stwierdzenia, czy procedury te pozwalały na poruszanie się po alejkach targowych zaprzęgiem konnym zaprzężonym w 5 koni. Panie radny, ja panu powiem, że współorganizatorem tych targów rolnych, wystawy zwierząt rolniczych, czy głównym organizatorem był Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Miasto uczestniczyło w tym wszystkim i powiem panu tak. Pan tu konkretnie pytał o te 5 koni. Koni było 5. Widziałem strażników, czy tam ochroniarzy, było 2. Prawdopodobnie była jakaś rozmowa między nimi. Bo pewnie przeważyły argumenty koni, bo karoca pojechała dalej. Strażnicy zostali na boku. No i nie wiem, czy te konie były na wystawie, czy te konie jeździły. No, w każdym bądź razie pytałem po imprezie, pięknej imprezie, gdzie się przywinęło 100 tysięcy ludzi, już po raz kolejny, gdzie było wielu wystawców, zwiedzających, gości. Pytałem pana komendanta Fałdowskiego, jak impreza przebiegała, czy była bezpieczna. On mi odpowiedział, panie prezydencie, nikomu włos z głowy nie spadł. Impreza była cały czas bezpieczna. Podobnie jak impreza, gdzie było spotkanie w czasie dni młodzieży. Tak samo i ta impreza była naprawdę bezpieczna. Myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że te procedury były dobre. No ale wie pana, no za konia ja nie odpowiadam. Natomiast było 5 koni, tak, jak pan tutaj słusznie pisze, ale ja pamiętam takie zdarzenie, kiedy pan był przewodniczącym rady i razem jeździliśmy bryczko, co prawda, zaprzężonego z jednego konia w czasie dni Sierpiec. I wtedy pan się nie martwi, że jest niebezpieczny. Tyle na ten temat. Pozwoli pan, następna interpelacja. Proszę pan. Bardzo proszę. Zastanawiam się, panie prezydencie, jak panu odpowiedzieć na... No pomyśl pan. Bo wydaje mi się, że przynajmniej o kadencję za dużo. Przynajmniej o kadencję za dużo. Albo może fakt, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, powoduje to, że... A co koń ma do tego? Powoduje to, że woda sodowa uderza do głowy, panie prezydencie. Jeżeli pan sugeruje, że strażnik stojący przy szlabani, puszczający pojazd zaprzężony w 5 koni, rozmawiał z koniem. Ja nie wiem, ja nie powiedziałem, że... Powiem szczerze, miałem niższe mniemanie, panie prezydencie, o panu. I nie przypuszczałem, że kiedyś był taki film, Człowiek zwany koniem. Doskonały western, warto popatrzeć, go obejrzeć. Jest mi przykro, panie prezydencie, po prostu jest mi najzwyczajniej przykro. Na Krupówkach, po Krupówkach nie jeździ się już koniem. Koni nie ciągną w zaprzęgu, ponieważ uznano, że stanowi to niebezpieczeństwo. Jeździliśmy, panie prezydencie, po Jana Pawła II. Nie jeździliśmy zaprzęgiem pięciokonnym po alejkach, gdzie ludzie, jak było widać na nagranym filmie, musieli schodzić z tych alejek, uskakiwać z dziećmi na trawniki. Rozumiem, że pana to bawi i sugestie rozmowy kogoś tam z koniem są odpowiedzią na moje zapytanie. Dziękuję za taką odpowiedź. Panie radny, ja bym się po panu nie spodziewał takiego pytania. Odbyła się przepiękna impreza promująca nasze miasto, gdzie było 500 wystawców. 100 tysięcy ludzi przyszło. Wiele imprez kulturalnych i handlowych. A pan pytał o to, czy tam ten koń to było bezpiecznie, nikomu się nic nie stało. Rozumiem, panie, że impreza była piękna, jedną z atrakcji była możliwość rozmawiania z koniem. Okay. No właśnie, no tak to nazwijmy. Skoro pan na to zwrócił akurat uwagę, to ja nie wiem, czy to człowiek z koniem rozmawiał, czy ze szlagretem. No, pan mi zadaje pytanie, czy to było bezpieczne. No, nic się nie stało. A nie wiem, pan zapyta inny. Pan radny Mariusz Dobieński, proszę o informację.